Cześć, z tej strony Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. Nauczyliśmy się już opowiadać o pracach w ogrodzie, a ostatnio, także dzięki naszej lektorce Adze, nauczyliście się nazw roślin. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to teraz tam odsyłam, a potem wracajcie szybko tutaj, ponieważ dziś będziemy uczyć się nazw drzew. Zapraszam! Drzewo to po norwesku et tre, a odmienia się w ten sposób. Et tre, tre, trar, trarne. Et bar tre albo nåle tre to drzewo iglaste, a wśród nich możemy wyróżnić. Ai furu, sosna. Ai gram, świerk. Ai edel gram, jodła, en lark, modrzew, aj barlin, cis, et lövträ to drzewo liściaste, aj aik, dąb, aj björk, brzoza, en ask, jesion, en bök, bok, en agnbök, grab, aj lin, lipa, en poppel, topola, en alm, wiąz, aj or, olha, en hassel, leszczyna, aj löm, klon, en hästekastanje, kasztanowiec. En sörgepil, wierzba płacząca. Aj rogn, jarząb pospolity. En svarthyll, bezczarny. En tinved, rokitnik pospolity. I nieco o budowie drzewa. Träets uppbyggning, budowa drzewa. Aj rot, korzeń. En stamme, pień drzewa. En bark, kora. Aj gren, gałąź, konar. En kwist, gałąź boczna, gałązka. Et löv, albo et blad, liść. En knop, pąk. Aj kongle, szyszka. Et frö, nasiono. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie jeszcze inne nazwy drzew, które można spotkać w Norwegii. Albo napiszcie po prostu, jakie drzewo jest waszym ulubionym. Oczywiście po norwesku. Zapraszam was także do subskrybowania tego kanału, tak żeby nie ominęły was kolejne nasze filmy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia za tydzień. Cześć!